Proszę nie regulować odbiorników. Nic się nie zmienia, nikt nie zmienia barw klubowych, ale mam przyjemność rozmowy z Bartkiem, który zazwyczaj jest po drugiej stronie mikrofonu. Bartek Falkowski. Cześć, dzięki za zaproszenie. I faktycznie pewnie część z Was kojarzy, że to ja jestem zawsze po tej drugiej stronie i to ja wypytuję. Chociaż zdarzyło mi się tak, że kilku moich gości mnie też wypytywało, i uważam, że to było fajne, bo jednak podcast to jest bardziej rozmowa, a nie przesłuchanie. Zdecydowanie. E, Czyli mi... też jesteś zwolennikiem teorii, że nie wywiad, tylko rozmowa. Tak, zdecydowanie. A, no to słuchajcie, to teraz mam nadzieję, że to będzie taki e, początek, i teraz przejdziemy Ech. od razu do e, konkretów. E, Bartek, spotykamy się e, przy okazji Twojego ambasadorstwa i partnerstwa, które e, rozszerza się również na magazyn bieganie, właśnie i nasz cykl podcastowy, czy tu się biega, z marką Raf Radical. E, partnerem tego cyklu, który właśnie yy zaczynamy i myślę, że zostanie z nami przez cały rok, będzie właśnie ta marka. Marka, która można już teraz powiedzieć chyba, że od 2023, czyli tego świeżego, który się zakończył, tak szturmem się wdarła jak się okazuje właśnie nie tylko na siłowni, ale na biegowe ścieżki, bo miałam teraz takie doświadczenie, chociażby ty mówił, że spotykasz całkiem sporo osób biegających właśnie w ubraniach od Rafa na biegowych ścieżkach, rozumiem, że w Warszawie i okolicach. Ja z kolei w Łodzi spotkałam też dziewczynę i pamiętam, że też zagadałyśmy, opinię nie są coraz lepsze. Myślę, że nie biorą się znikąd i może od tego zacznę, a potem sobie przejdziemy jeszcze do innych tematów, bo ty współpracujesz z marką nie tylko na zasadzie właśnie wizerunkowej, ale współuczestniczyłeś właśnie w tworzeniu tej biegowej kolekcji. E, tak, w ogóle pierwsze nasze kontakty to była, były wakacje 2020 roku. Zostałem pewnie jak sporo osób na Instagramie wiadomość, czy chciałbym potestować ubrania i przyznam szczerze, że na tę wiadomość nie odpowiedziałem chyba przez parę tygodni, ale tam Paweł chyba z Rafa drążył temat i napisał jeszcze raz i wybrałem sobie parę koszulek i jakieś tam chyba spodenki i to był chyba chyba sierpień 2020, zrobiliśmy nawet sesję zdjęciową i w 2021 roku przyszła propozycja takiej stałej współpracy. No i w 2022 było takie przybąkiwanie, żebyśmy zrobili taką prawdziwą kolekcję dla biegaczy, żebym swoim doświadczeniem tam służył, jakie powinny być wiesz, tajty dla biegaczy, jaka koszulka, żeby to było wszystko tip-top. No i zaczął się... Pro pomysł rozbudowywać, Za, zaczęły się projekty. Pojechałem do Szwalni, pierwszy raz byłem w Szwalni. Fajne tak, doświadczenie też byłam. Tak i wiesz, no tu jest ten plus, że Raf Radikal szyje wszystko w Polsce, więc nie musiałem jechać do Chin czy Bangladeszu, tylko do Zoszkowa. No i mogłem się tam wykazać i po prostu powiedzieć, co jest najlepsze, Jakie najlepsze wzorce są na rynku, czego biegacze oczekują, czego ja bym sam oczekiwał. No i tak urodziła się kolekcja Run Radical. Fajnie, bo na stronie jest opatrzona moim imieniem i nazwiskiem. I wiesz, no i ona wyszła chyba we wrześniu 2023 i tak naprawdę dosyć szybko zaczęło się zdarzać właśnie, że biegam sobie po Bemowie i mijam sobie kogoś w koszulce którą no, w sumie ja w dużej mierze zaprojektowałem. Ty mówiłaś, że w Łodzi. Ja nawet w Walencji widziałem ostatnio o kogoś biegającego w koszulce Raf Radical z flagą Polski. Także no fajnie, jest, wiesz, robić coś, gdzie widzi się później efekty na ulicy, że ludzie tego chcą. Dokładnie, czyli to jest właśnie takie poczucie sensu trochę w tej pracy. I tutaj nie chodzi o jakąś misyjność, tylko właśnie namacalny sens, czyli produkt, który powstaje. Odniosę się do dwóch rzeczy. Jest o tyle ważne, a jesteśmy oboje w tym świadku biegowym już od paru lat i do tego zaraz przejdziemy, że to nie jest tylko kwestia. Dobrych opinii, ale też jest kwestia właśnie otwartości na zmiany, czy na przykład tego, żeby czasami też powiedzieć bez krytyki, tutaj nie chodzi o jakiś ten wszechobecny, czy tam czasami domniemywany hejt, ale też podzielenia się opinii, co nie działa. Bo ja na przykład też chwilowo kończąc temat odzieży sportowej, miałam ostatnio doświadczenia takie, że zamówiłam sobie dwie pary leggingsów i musiałam je odesłać, bo się okazało, że Albo się szycie zmieniło, albo rozmiarówka, albo cokolwiek innego. I marka, którą kiedyś e, używałam na co dzień, była takim, tak, takim oczywistym wyborem, coś poszło nie tak. E, więc na przykład teraz, kiedy też, podobnie jak ty, e, może ja nie instagramowo, tylko akurat Facebookowo, dostaję mnóstwo zapytań, szczególnie od dziewczyn no siłą rzeczy, jestem kobietą. W czym biegam, jakie leginsy, jakie kurtki, jakie koszulki i dlaczego co jak. No właśnie to też jest warto, żeby się podzielić, na co zwrócić uwagę, gdzie są te mielizny, bo to jednak jak jest różnica właśnie tak jak mówimy w ubraniach fitnessowych na siłownię, czy dam do innych dyscyplin bo chociażby OCR -y, czy wędrówki górskie to też z kolei jest inne kwestia właściwości materiałów prawda czy krojów. No dobrze, to w takim razie zaczynamy maglować ciebie. Już się nie super. mogę doczekać. Biegasz od 2015 roku. Jesteś, jak to ustaliliśmy jeszcze, nauczycielem wychowania fizycznego. Natomiast Powiedz, bo wydaje mi się, że to dla naszych słuchaczy będzie dosyć takim, e, taką ciekawostką. Od jakiego pułapu zaczynałeś? Czyli mam na myśli, oczywiście nie mam na myśli tego tak zwanego pułapu tlenowego, tylko chociaż o tym też możesz jak najbardziej powiedzieć i możesz o obecnym, e, tylko właśnie od tego, na jakim nazwijmy to poziomie sportowym byłeś? Jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie? Znaczy, no ja byłem zawsze aktywny. Jak byłem w podstawówce, to chciałem być piłkarzem. Nawet miałem iść do gimnazjum sportowego piłkarskiego, ale się okazało, że przegapiliśmy z mamą termin testów. Ale poszedłem do innego sportowego. Byłem w klasie piłki ręcznej, więc później przez 7 lat, czy 8 nawet grałem w piłkę ręczną i tam doszedłem do poziomu pierwszej ligi. To jest, to jest drugi Władnie. poziom rozgrywkowy w Polsce. I to na studiach przestałem trenować. Studia na WF-ie są dosyć specyficznymi studiami, do tego jeszcze praca i treningi. I nie miałem jakby serca, wiesz, przychodzić na trening dwa razy w tygodniu, nie widziałem tego sensu. No ale zaczęło mi się nudzić, i jakoś pod koniec studiów parę razy wyszedłem pobiegać, ale to były taki, wiesz, biegam sobie przez tydzień, miesiąc, a później nie biegam przez kilka miesięcy. No mi się nudziło. I w 2015 faktycznie nie wiem dlaczego, nie było, nie wiem, niektórzy mają w historii, że a tu jakieś tam ważne wydarzenie czy coś, po prostu w 2015 zacząłem regularnie trenować. No i to było tak, że początek 2015 tam po jakichś dwóch, dwóch miesiącach regularnego biegania czy trzech pobiegłem coś w granicach 38 z kawałkiem na dychę. Rok kończyłem biegiem niepodległości chyba 36,01. No i. No i więc z takiego poziomu zaczynałem. Gdzieś tam w 2017 roku biegałem już 34, chyba 20 par na, na dychę, 1,15 w półmaratonie i jakieś... 2:40 parę w maratonie, 2:47 chyba. 18 był taki o. Mhm. Pomyślałem o współpracy z trenerem, współpracowałem z nim 9 miesięcy, ani się nie przesunąłem ani do przodu, ani do tyłu, po prostu, znaczy ustabilizowałem, tak, ustabilizowałem jakąś tam swoją formę, co Wtedy wydawało mi się, że kurczę, nie idę do przodu, ale teraz z doświadczenia wiem, że no ustabilizowanie formy to jest ważny punkt, no bo to pozwala nam wybić się tak. później na, na kolejny level i naprawdę warto jest ustabilizować swoją formę. No i tak od 2019 zdecydowanie mocniej trenuję. E, zawiązała się grupa Piekielni Warszawa, gdzie tam z chłopakami naprawdę... Mamy wspólnych znajomych? Tak, naprawdę piekielne treningi zaczęliśmy robić. Ja byłem wtedy tam chyba najsłabszy. E, z chłopakami próbowałem tam kleić, ile się da, jak oni biegali, nie wiem, pięć razy tysiąc, to ja starałem się nie pięć razy 600 metrów z językiem na brodzie. No i z roku na rok szło coraz lepiej. No i teraz jestem w 2020, 2023. Pobiegłem 30-49 na dychę. W połówce 17 tam kilkanaście. Maraton pobiegłem 2-25 cała ale ogólnie trzeciówkę mam 2 22. Mm -hmm. A jak myślisz, jeszcze tak powiesz o sobie, że to w jakiś sposób też jednak ze względu właśnie chociażby na tę dyscyplinę sportową powiesz, że miałeś sportową przeszłość, czy raczej po prostu to jest ogólna aktywność i być może jakaś predestynacja do właśnie sportu wytrzymałościowego? Nie, no miałem przeszłość sportową, nie miałem przeszłości lekkoatletycznej. Moja przeszłość sportowa z piłki ręcznej no, wyglądała tak, że no, piłka ręczna jest mocno takim sportem stawiającym na wytrzymałość. Mhm. Tam się bardzo dużo biega przez 60 minut piłkarze ręczni czasem biegają większy dystans niż w piłce nożnej przez 90, to wynika ze specyfiki i dyscypliny. Tak, tak. E, więc miałem przeszłość, no nie miałem przeszłości lekkoatletycznej, stąd mój krok e, teraz nie jest jakiś super, ale jak zaczynałem, no to biegałem jak kawał, wiesz, jak kłód, Kłody, kłody no, do przodu, tak? E, do przodu. Tak, więc e, przeszłość miałem, e, ale e, no nie lekkoatletyczna. Mhm, ale myślisz na przykład, że, no bo tak jak właśnie powiedziałeś, to jest e, gdzieś tam kwestia właśnie t, tej wytrzymałości, e, to jest też tak, że masz jakiś taki właśnie uważasz, patrząc na siebie też wstecz, cechy osobowościowe, jak to nazwać, nie mam nam myśli tej charakteru, osobnicze przepraszam, to jest to właściwe słowo, bo, czy to jest na przykład tak, bo każdy z nas jest inny, mamy, mamy inną fizjologię wysiłku, e, tryb życia? Znaczy, no, tryb życia to akurat bardzo zależy od tego, co, co sami robimy. Mieliśmy na studiach na WF-ie badania różne i nie wyróżniałem się. Znaczy, no wiesz, no, na WF raczej idzie dosyć specyficzna grupa, mm -hmm. ale też pamiętam kolegów, którzy mierząc prawie dwa metry skakali w dalsze 3 metry, więc to nie jest tak, że na WF-ie są same gwiazdy sportu. Mm -hmm. e, więc ja nie wyróżniałem się z grupy jakoś, żebym miał jakieś nie wiadomo jakie parametry fizjologiczne dające mi nie wiem przewagę. Ja kiedyś powiedziałem w innym podcaście, później była fala, jak mogłem tak powiedzieć, że już nawet nie pamiętam o, o jakichś tam wynikach. Mówiłem, że większość zdrowych mężczyzn może tak biegać i ja wiem, że moje 2:22 w maratonie czy tam te łamanie 31 minut na dychę to dla wielu osób jest sław. Wow. I dla mnie też, bo kiedyś bym nie pomyślał, że będę tak szybko biegał i ja się bardzo z tego cieszę. Ale ogólnie patrząc szerzej, nie trzeba mieć żadnych predyspozycji specjalnych do tego. Wystarczy być zdrowym. Wielu, wiele osób nie rozumie, co to być, jest bycie zdrowym, no, wiesz, jeżeli. Powiedz o tym, bo ja też to jest moja misja, wejdę ci w słowo, przepraszam, ale to jest właśnie moja misja, żeby powiedzieć, że zdrowie jest na wielu płaszczyznach. Więc tak, bo wiesz, no, niech to wybrzmi. Ja mówię, że zdrowy mężczyzna powinien biegać tyle i tyle, no, bez większych y, tam predyspozycji. No i. Ktoś się odzywa i na przykład jest strasznie przekrzywiony, bo zaczął biegać w wieku 40 lat, a przez wcześniejsze 30 lat siedział tylko i wiesz, był taki kuśtyka. Albo się nie wysypia i spokojnie może zdrowy, bo nie ma jakichś przewlekłych chorób, ale on nie jest zdrowy, bo jest ciągle niedospany, ma, wiesz, ciśnienie krwi nieodpowiednie. Także tu mów mówię, że... Ogólnie, holistycznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś jest zdrowy, dba o siebie, to bieganie 31 minut na dychę to nie jest wow. No, ile no, ktoś się nie obudzi w wieku właśnie 40-50 lat, a wcześniej nic nie robi, no niestety wtedy raczej jest to mało prawdopodobne. Ale to że, też nie oznacza, że, że niemożliwe. Możliwe. Oczywiście. Natomiast jeżeli no, ktoś był w miarę aktywny przez całe swoje życie. To jest to fajny poziom, e, który no wymaga już sporo pracy i trochę wyrzeczeń, e, ale no nie jest na pewno jakimś, nie wiem, sufitem, że ktoś tego nie osiągnie. Kwestia to to takim... hmm? wyborów, decyzji. No właśnie, to są te wybory i wiesz, że one są czasami największą blokadą. I to nie jest tylko kwestia tego, że ja sobie myślę, że ale jak to, czy ja muszę tyle poświęcić? No tak, właśnie czy jeśli to jest twój cel, czy jesteś w stanie poświęcić, to w takim razie teraz y, poproszę trochę mięska, co dla ciebie to oznacza? Co to są za wyrzeczenia? Ja nie nazwałbym tego wyrzeczeniem. Ach, dobrze, właśnie o to mi chodziło, <laughs> tylko nie chciałam przydać <laughs> faktów. Ach, y, nie było skryptu rozmowy przed. Nie, nie, no ale jak widać, <laughs> rozumiemy się. E, nie, nie nazwałbym tego wyrzeczeniami, dla niektórych pewnie tak, no bo mają inne priorytety, nie? Mhm. No ale... Co, no do mnie nikt się nie dodzwoni po 20 raczej, e, bo ja już nie mam telefonu, jestem raczej w łóżku i albo już się kąpię i zaraz idę do łóżka i poczytam książkę, ani siedzę z telefonem do nocy, wysypiam się. E, no... Wysypiasz, czyli ile godzin e, śpisz? Wiem, że to też w trakcie tygodnia może być różnie, tak, prawda? Tak, chociaż staram się, staram się jednak, teraz mam ten komfort, że pracę mam ułożoną tak, że mogę się wysypiać i od jakiegoś czasu mówię, że praca jest o wiele mniej ważniejsza niż bieganie, bo pracę zawsze można zmienić, każdą. Więc no, śpię ponad 8 godzin dziennie średnio. Średnio z zeszłego roku miałem chyba 8,30 i to Bardzo nie jest, nie ma wliczonych drzemek jakichś, a jak jestem w takim ciężkim treningu, to wpadają jakieś drzemki w ciągu dnia, jeżeli mam czas na to więc się wysypiam, no, wiesz, no, ze znajomymi to się widzę na treningach i na zawodach. Bardzo rzadko spotykam się na takiej stopie, wiesz, gdzieś w knajpie i tak dalej. Ostatnio mieliśmy spotkanie w z piekielnymi i było bardzo sympatycznie, bo wiesz, no, fajnie jest spotkać koleżanki i kolegów biegowych w niebiegowym otoczeniu. Ale o godzinie 21 powiedziałam, cześć, prezes klubu idzie, bo jutro ma trening nie. Więc no, to chodzi o to. No. Głównie o odpoczynek. No bo trenować mocno potrafi każdy na swój sp sposób, tylko dużo osób nie potrafi odpoczywać. Nie? I na przykład ja się ostatnio cieszyłem, że wypiłem lampkę dobrego wina i już wiem, że do Maja nie wypiję nawet pół lampki. Ale dlaczego? Bo ja mam na ten temat akurat swoje zdanie, ale teraz Ty jesteś. Znaczy. Przy mikrofonie. W sensie z alkoholem? Tak, na przykład. Alkohol. Ja bardzo lubię dobre wino i czy jakieś kraftowe piwko, natomiast no, nie oszukujmy się, alkohol szkodzi. I ja wiem, że tu zaraz będzie, że Francuzi są tacy zdrowi i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie, badania. Pokazują, że alkohol w każdej dawce szkodzi. On oczywiście... To jest toksyna, nazywajmy to tak. po imieniu. On oczywiście ma swoje. On jest dobry. Jad... Może smakować oczywiście tak. wino? Tak. Bardzo dobre wino uwielbiam i na przykład teraz, jak jadę do Hiszpanii, no to wiem, że przywiozę jakieś tam butelki wina, ale one będą czekały po na sezonie. Na świętowanie, na przykład. Po sezonie. O, e... Natomiast no, to nie jest. I one ma, nie wiem, funkcje na zasadzie rozluźnienia czasem i tak dalej. E ale no w treningu e, no szkodzi, no. Po okay. prostu. Czyli to a propos właśnie tego, że nie nazywamy tego wyrzeczeniami, tylko ja bym to nazwała wyborami. To jest ja po się już przyzwyczaiłem wybór, i no tak jest. No dobrze, ale powiedziałeś, e, że ze znajomymi się spotykasz na treningu. Tutaj Wigilia Klubowa, czyli znowu ci sami znajomi, ale masz też jakichś niebiegowych? Mam, mam, mam niebiegowych znajomych, chociaż ja się trochę śmieję, że mimo, że mnie, wiesz, jest całkiem dużo w internecie, to jestem trochę aspołeczny. Często... Ale oddzielmy internet od życia. to. Tak, tak, tak ale mi jakby kontakty z ludźmi na treningu, na zawodach, czy w pracy, jak często, wiesz, spotykam się z biegaczami, wystarczą chyba, jeżeli chodzi o takie moje potrzeby socjalizacyjne. I mam znajomych, którzy nie biegają nie uważam, że każdy powinien biegać. Oni, mam taką małą grupkę i oni też wiedzą, że no, jak przyjdę, to będę pił wodę. E, chyba, że jestem po sezonie, to mogę sobie tam lampkę wina wypić i, e, i też wiedzą, że wcześniej e, idę do domu no, niż inni. Okej, okay. to nie mogę nie zapytać. A jak na to wszystko? Na ten twój trening, na ten tryb życia, na to, jaki jesteś w okresie... E, Treningu i bezpośredniego przygotowania do chociażby maratonu czy innego ważnego startu, reaguje żona. A bardzo dobrze. Ja nie narzekam. E... A ja nie narzekam, ale <laughs> ja zapytałam, jak reaguje żona. Ale e... rozumiem, że masz na myśli jej reakcję. Ona nie chyba też nie narzeka. E... Nie, no, bardzo mnie wspiera. E... Bieganie to już od pewnego tam poziomu. To jest mocno sport drużynowy i nie mówię tu tylko o drużynie, która wiesz, prowadzi mm -hmm. tam w pociągu na jakimś mocnym akcencie, że się wymieniamy, tylko no, że ona mnie bardzo wspiera. Ona rozumie, że ja idę wcześniej spać, ona rozumie, że ja wstaję. Jakiś czas temu. Było super, bo na przykład trening przełożyłem na popołudnie i mhm. mogliśmy zjeść, wiesz, normalnie śniadanie, w sensie po przebudzeniu, a nie, że mhm. jemy fajne śniadanie po tym, jak ja dopiero zrobię trening i ona musi na to, na to czekać. Więc. Nie wiem, chyba mnie kocha, bo bardzo się poświęca. E, znaczy poświęca. No, no dużo rzeczy ja wiem o tym. E, może to zabrzmi, zabrzmieć strasznie, ale dużo rzeczy jest podporządkowane pod moje bieganie. I ja to wiem. E, to brzmi strasznie tak. I to mówię z perspektywy też żony, kobiety, ale też właśnie biegaczki i z drugiej strony też matki, bo ja widzę, że e, i moje dzieciaki często na mnie czekają. I w jakiś sposób też e, rytm, nazwijmy to, życia rodzinnego też jest często ustawiony. Może nie stricte pod moje trening, bo nie traktuję ich, nie olewam, ale nie traktuję ich aż tak profesjonalnie, jak ty. Natomiast, no chociażby właśnie czy wyjazdy weekendowe, czy jakieś starty, planowanie sezonu, roku i tak dalej. Czy nawet taki, tak jak mówisz właśnie, ten taki reżim tygodniowy w znaczeniu planu tygodniowego, tak? Że ja wiem, kiedy mają zajęcia dzieci, kiedy mają, kiedy ma swoje gdzieś tam plany mąż, a kiedy, gdzie ja tam wplatam i pytanie, od kogo się zaczyna, ale to, to akurat zmilczę. Więc to brzmi strasznie pod kątem właśnie takim, że no to jest trochę egoistyczne. Ale z drugiej strony, no jeśli decyzja dwóch stron jest wspólna. Tak, znaczy wiesz, no to y, czasu na takie rzeczy, wiesz, typu randka w restauracji jest na pewno mniej niż gdybym nie biegał, y, ale z drugiej strony wykorzystujemy to na maksa. I tak zabieram żonę, nie wiem, na rocznicę czy na randkę do restauracji. Teraz jedziemy na obóz, więc ona jedzie ze mną i, i, i tak pomaga mi na tym obozie, na treningach. No ale też jest okazja do wyjazdu. No, bieganie jest też od jakiegoś czasu moją pracą i to pracą wydaje mi się całkiem przyjemną, chociaż nigdy nie ma takiej pracy w 100%, która by była, wiesz, zabawą i przyjemnością. To jest odpowiedzialność, wiadomo. Tak. Dlatego, no, jak wszędzie, są proste i minusy. Wydaje mi się, że prosy przeważają. No, jesteśmy 12 lat ze sobą, także. No nie biegam 12, ale nie, nie zanosi się, żeby, żebyśmy się, nie wiem, rozstawali, bo ja za dużo biegam. Okej, okay, to jest też ważne, bo też są różne historie ludzkie i tutaj. Ja też niestety, ale znam przypadki rozpadających się małżeństw. Jak? Nie tylko w triatlonie, ale również właśnie z racji biegania na różnym poziomie i z różnych powodów. I tutaj nie chodzi o jakieś też vivisekcje, tylko bardziej na zasadzie właśnie takiej, żeby pokazać ten aspekt życia. I ja często o to właśnie pytam gości, że trening treningiem, ale no jest też życie. I to pamiętam i nawet dałam jako tytuł odcinka z Emkonem, kiedy Marcin powiedział właśnie, że w tym trójkącie pasja, Życie, rodzina to wcale nie pasja jest na pierwszym miejscu, przynajmniej u niego. To jak najbardziej. No, rodzina, moja żona jest na najwyższym miejscu i bieganie jest dużo, dużo niżej, a cała reszta jest jeszcze dużo, dużo, dużo niżej niż bieganie. A no to w takim razie cieszę się, że co do tego też nie mam wątpliwości, bo bardzo chcę, żeby. żeby... Taka myśl mimo wszystko szła w świat. To jest moja misja akurat. Ale jeszcze zapytam: a ty wspierasz, już tak na koniec ten wątek domykając, wspierasz też Dominikę w jej pasjach? Wydaje mi się, że tak. No, ja wychodzę z założenia, że skoro ona pomaga mi, to ja pomagam jej. No, teraz nie mamy, nie mamy psów, ale wcześniej mieliśmy psy i psy to jest pasja i. Mam nadzieję, że u Dominiki pójdzie w przyszłości to w taką stronę, jak u mnie z bieganiem, czyli będzie też to jakby praca i misja. I wydaje mi się, że dzieliłem swój czas wtedy tak, żeby ją w tym wspierać, no bo jednak posiadanie dwóch dużych psów, szczególnie jak już były stare, to no dużo czasu i, i energii takiej opieka też nie i... tylko fizycznej mm -hmm. zabierały. Także tak, no wydaje mi się, że, że jestem chyba dobrym mężem. Ach, no dobrze, już drugi raz to padło. Dominika, jeśli nas słuchasz, a mam nadzieję, że. Daj lajka, like czy co? Tam. <grym> właśnie, jakoś. Może zapisać w komentarzu, albo potem do mnie konfrontacja, jak jest naprawdę. Nie żartuję sobie, oczywiście, wierzę. Wierzę i widzę zazwyczaj szklankę do połowy pełną również w tym zakresie. Bartek, jesteś maratończykiem. Jak to się stało, że właśnie maraton? I tutaj pytanie od razu z podpunktem. Więc sobie ułożył w głowie, bo, bo jestem bardzo ciekawa twojej odpowiedzi. Yy, dlaczego właśnie ty tak się rozkochałeś w maratonie, ale nie ty jeden. Więc teraz właśnie ten drugi podpunkt. Dlaczego yy, cieszy się ten dystans, który jest przecież tak trudnym, wspaniałym, ale trudnym dystansem, tak bardzo miłością, popularnością wśród yy, innych biegaczy? Nie wiem, bo może fajnie jest powiedzieć ludziom, że się jest maratończykiem. E, możliwe, że ja jak zacząłem biegać, to serio e, pierwszy maraton pobiegłem w 2013 z takiego żadnego przygotowania. E, no tak, bo... skoro mówiłeś właśnie, że otw... tak, trenujesz tak, można 15 ja tam. Mało co biegałem. Jeszcze dzień wcześniej byłem na jakimś treningu z Pawełem Januszewskim i mnie nogi bolały już na rozgrzewce w dniu maratonu. A to coś kojarzę. Tak, to, to było <gry> dramatycznie głupie. Nie każdy e, takie błędy ma. Tak, i, i wiesz, swoim ja nie, nie wiem, dlaczego chciałem maraton, bo było coś wow, że to tak dużo. E, I wydaje mi się, że u wielu osób jest na zasadzie, że wow, że to jest 42 km tylko wszystko jest kwestią intensywności, mhm. e, czyli tak naprawdę no, w wyniku na mecie i wiadomo, że no, nie możemy porównywać wyników dwudziestoparoletniej osoby z wynikami osoby, która ma 60 lat, ale intensywność można jeżeli ktoś uczciwie trenuje w wieku 60 lat, może biec, oczywiście będzie pewnie bieg wolniej niż, niż ten, który uczciwie trenuje w wieku 20 lat, ale intensywność może być podobna mm -hmm. i nie ma żadnej magii w maratonie, według mnie przynajmniej. I nie chciałbym tu nikomu, wiesz. Jeżeli ktoś chce biegać maratony, biega korony, biega podwójne korony, biega maraton co tydzień, spoko. Jeżeli... Nie spoko. Nie spoko, nie zgadzam nie, się. Nie, jeżeli mu to pasuje, to. Nie zgadzam się, dlatego że yy, psuje sobie zdrowie. No, ale jak idzie pielgrzymka do Częstochowy, to oni chyba idą przez tam 30-40 km dziennie, codziennie w sandałach. Ale to jest inny no, nawet i... No tak, no, ale wiele osób maraton pokonuje w czasie 5-6 godzin, no to ciężko mówić już o biegu. No dobrze, no chyba, że tak. Ale nadal tak. uważam, że bieganie co tydzień nie jest dobrym rozwiązaniem. No tak, tak, wiadomo. E... Wszystko jest kwestią intensywności i maraton nie ma dla mnie żadnego magicznego, wiesz, że to jest wow, super. Szczerze powiedziawszy, chyba bardziej bym, jakbym miał powiedzieć, co bym teraz chciał pobiec, to chyba bardziej bym chciał pobiec super życiówkę na piątkę i dychę, niż poprawić się tam w maratonie o minutę, nie? Tutaj ci wejdę w słowo, bo nasz wspólny znajomy Tomek, pamiętam właśnie jak współpracowaliśmy, to często mi powtarzał i to było takie żadna w tym była gorycz, tylko stwierdzenie faktu, które potem ja też ze swojego doświadczenia, również pracy w różnych miejscach potwierdzam, dla ludzi takich mniej nawet związanych z bieganiem, albo wcale, większe wrażenie na takich ludziach robi właśnie, kiedy się powie, że się jest maratończykiem, albo teraz już ultramaratończykiem, niż pobiegnięcie szybkiej dychy i piątki, bo patrzą na ciebie jak na kosmitę, kiedy mówisz, że chcesz w moim przypadku na przykład pomyśleć, powalczyć, kto wie, może właśnie w roku okrągłych urodzin o na przykład zobaczenie na liczniku 40 minut na dychę. Ale jak e, powiem że biegłam w górach nawet jeśli biegłam 20 czyli połowę tego na przykład co właśnie jest maraton to jest o rety ty biegasz w gór 20 kilometrów w górach no właśnie to jest właśnie to. to dlatego wiesz jest teraz że wszyscy że tam ktoś 10 razy ironmana zrobił w klapkach albo wiesz i trwało to nie wiem, ile to trwa, szczerze powiedziawszy, nie wiem, dwa tygodnie czy tam 10 dni, mm -hmm. a drugi zawodnik trzy dni później to skończył, ale dla ludzi to jest sław, wow, że o Jezu, tyle. No ale to seria rozbija się wszystko in o intensywności. Mm -hmm. Śmiesznie jest wiesz, na przykład w szkole kiedyś wróciłem z maratonu. Już nie pamiętam, ile ja wtedy pobiegłem. To, no, no pobiegłem w maratonie. Mm -hmm. I pani dyrektor mnie widzi na, na korytarzu i mówi: Bartek, gratuluję, widziałem super. No ale jak pobiegłem w Poznaniu, dychę i uważam, że to jest dużo lepszy wynik, czy, czy w półmaratonie, no to wiesz, w pracy mi nie, nie mówią: nie O, jaka super dycha, bo ludź, no, dycha to wiesz. Ciotka tam biega mm -hmm. z, z, z. Raz w tygodniu i, i z Tak, więc co to za zwyczaj? Za e, ja staram się często o tym wspominać, czy to u siebie na socialach, czy, czy w nabieganie.pl, że no, oczywiście, jeżeli kogoś cieszy i daje mu satysfakcję, truktanko, to jest super. I jak ktoś chce 5 godzin sobie truktać maraton, to spoko. I jakby nie mam no tak sobie wybrał, lepiej, żeby tak spędzać czas niż, wiesz, przy A którymś tam... Kanapę, tak? Albo tak, pod budką z piwem. dokładnie, ale no fajnie jest też umieć rozróżniać, co jest wynikiem fajnym, co jest wynikiem takim wartościowym w sensie ogółu społeczeństwa i stąd też zacząłem, że no może w Polsce moje 2,20, tam 2 w maratonie, które pewnie wtedy rok temu czy dwa lata temu było tym czasem w Polsce, jest super, tylko wiesz, no, jakbym pojechał do Wielkiej Brytanii, Francji czy mm -hmm. do Hiszpanii, no to dalej 222 jest super, tylko tam biega taki sposób. ileś, przed, kosułę, czy ileś innych, przed tobą jest i to ta, dużo więcej na przykład. jest dużo i trzeba mieć po prostu takie ogólne jakby spojrzenie chociażby na Europę, co oznacza dobry wynik. Tak, to jeszcze jeśli będziesz chciał coś dodać o maratonie, to chętnie. Natomiast z jednym, nie to, że się nie zgodzę, tylko taka malutka konfrontacja, bo rozumiem, że dla ciebie mimo wszystko ten maraton nie musi być wow, ale mimo tego biegasz to. Natomiast wydaje mi się, że. I to nie tylko mówię z perspektywy Fundacji Maraton Warszawski, tylko po prostu uważam, że maraton w danym mieście to jest święto biegania i jest to świetna okazja i to też patrzę z, z swojego też punktu widzenia marketerki, okazja do promocji miasta, do tej turystyki e, też trochę biegowej, tych właśnie potem city breaków, bo jeśli masz dobrze zorganizowaną na wysokim poziomie e, imprezę sportową, najlepiej, żeby to nie był tylko dystans typu półmaraton, maraton, czyli dystans dla troszeczkę jednak bardziej zaawansowanych już biegaczy. Ale dodatkowo niech będzie piątka, dycha, jak jeszcze biegi dziecięce są, to w ogóle pełnia szczęścia. Dlatego, że tutaj wchodzi w grę potem, nie tylko w mojej ocenie, Powrót do tego konkretnego miasta, bo przyjechałeś najpierw na imprezę, spodobało ci się, masz fajne wspomnienia, nie tylko sportowe, i na przykład wracasz na wakacje. I wiem, że to działa w przypadku imprez górskich i trailowych, ale w przypadku asfaltu też. I od razu też powiem, czym to, jakie też mam doświadczenie właśnie z 2023 roku. Pobiegłam półmaraton w Pradze, którą bardzo lubię i mam świetne wspomnienia, bo byłam tam w podróży poślubnej. Natomiast. Półmaraton był dużo słabszy niż warszawski. Napisałam to też na, na magazynie Bieganie e, i się pod tym zawsze podpisuję. Półmaraton? Tak. Ale dlaczego? Bo ja się, się zastanawiam, czy tam nie powiesz. W e, tym sezonie. E, nie czuło się tego właśnie święta. E, ta start i meta poprawnie zorganizowane. Nie było żadnego iwai. Expo to w ogóle spuśćmy za spłonę milczenia, bo to w zasadzie była hala, w której były. Stoiska w zasadzie wielkości tego stołu, ani specjalnie obrędowane, ani oznaczone. Przez pół miasta trzeba tam było iść, to akurat dla mnie nie problem, ale też nie za bardzo było to oznakowane i też nie było takiej komunikacji. Ona była oczywiście mailowa i tak dalej wcześniej. Ale tak, żebym ja wysiadła, nie wiem, z pociągu czy skądś, a miałam akurat hotel w blisko starówki, więc rewelacyjna lokalizacja, i żebym na przykład widziała, że miasto żyje? Nie. Co prawda, jak poszłam na makaron dzień wcześniej, to jak z panem rozmawiałam właśnie kelnerem, że biegnę, że super, to potem wróciliśmy następnego dnia zresztą już na obiad taki lekki z dzieciakami i sam mnie pytał i o wynik, i w ogóle gratulował i tak dalej, ale to było w jednym miejscu. Czy jakieś kibice po trasie? Nie za bardzo. Mówię, samo eksport. Bo bardzo mnie rozczarowało. Nie było w ogóle żadnych ani marek biegowych, poza Adidasem, który był sponsorem też no, technicznym i, i tam miał duże swoje stoisko i nazwijmy to taki coś ala showroom. Nie było absolutnie nic. Ja nie miałam gdzie kupić żeli. Dobrze, że miałam oczywiście swoje, ale podaję jako przykład. Więc nie, plus to, że Praga, piękne miasto. Nadal mi się podoba, nadal lubię, ale dochodzenia do biegania nie. Kociełby, trasa poprowadzona, gdzie było mnóstwo po torach tramwajowych, szyny, ślisko i ostatni ten fragment przy Wełtawie, kiedy było tak już koszmarnie, zimno i z tego, co kojarzę, to nie tylko takie nie do końca dobre odczucia z Pragi miałam ja, ale też inne właśnie dziewczyny, które też biegają, prowadzą socjale też, też narzekały, że jednak. Praga to jednak niech będzie sentymentalna i turystyczna, a dobiegania niekoniecznie. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest mój jakby mankament. Ja trochę inaczej na, na to patrzę i fakt, teraz jak w Berlinie biegłem, no to wiesz, paler ludzi na maratonie od pierwszego kilometra do ostatniego był niesamowity. Tam dosłownie chyba w okolicach 12-13 km było trochę mniej, ze względu chyba, że tak była trasa poprowadzona mm -hmm. i tam ciężko było gdzie stanąć, ale tak była masa osób. Natomiast mnie bardziej interesuje aspekt sportowy i czy jest z kim biegać. Ja mam bardzo duży sentyment i do półmaratonu warszawskiego, i do maratonu. Moje pierwsze takie... Miary solidne wyniki. To były 1,15 właśnie w 17 roku na, na półmaratonie w warszawskim. Tam też była kostka brukowa. Nie kociłby jak w Pradze okrągłe, ale te takie na krakowskim mm -hmm. przedmieściu mm -hmm. no tak, twarde. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nogi mnie strasznie bolały, ale byłem mega szczęśliwy przy tym biegu. Czy mój pierwszy jakiś tam porządny maraton 2,34 to też było w Warszawie. Ale czy tu jest jakoś dużo kibiców? Ja mam trochę spaczenie po ostatnich maratonach no tak, w, byłeś... w Berlinie tak. czy w Amsterdamie. Tam mm -hmm. było masa ludzi. Tylko, chociaż nie tu, żebym miał jakieś kontakty z ludźmi z, z Pragi, ale uważam, że Run Czech, który organizuje półmaraton, maraton i wiele innych imprez, nie tylko w Czechach, ale też we Włoszech, mm -hmm. to dla mnie jest wzór, jeżeli chodzi o organizację. Oni bardzo mocno stawiają na poziom sportowy, ale nie tylko poziom sportowy, wiesz, trzeciego czy czwartego garnituru mm -hmm. z Kenii, których nikt nie zna, tylko oni wspierają mocnych Europejczyków. Mehdi Frere Francuz, który teraz w Walencji pobiegł chyba 2-5, on zaczynał biegając w koszulce ranczek, bo mm -hmm. ktoś tam kiedyś dostrzegł, że z niego mogą być. Potencjał. Tak, więc. Pamiętam, że w, w zeszłym roku, dziwnie się mówi, że w 2023 tak, był w zeszły. Chwilę, dokładnie. Było, tak, było strasznie zimno w Pradze, bo dzień później był Berlin. I ja mm -hmm. oglądałem bieg w Pradze tak, i tam tak. było jakoś. Było to, patrzę, koszmanie. co się dzieje, nie? Było, w Berlinie jest słoneczko. Tak. Ale to wiesz, no, na pogodę to, to... No to się pewnie. Nie... Tam jest tylu yy, turystów w Pradze, że podejrzewam, że jakby było troszkę cieplej, bez wiatru i tak dalej, to by więcej osób stało. Myślę, że tak. I tutaj. Yy... Co do jednego tylko się nie do końca zgodzę, bo wiesz, to też miałam takie zdanie o ranczech, bo jak wchodziłam do tej właśnie branży imprez sportowych i też brałam w jednej właśnie z konferencji biegowych udział, to tam to było, ponieważ to było tuż przed pandemią 2019 rok i tam właśnie był taki projekt, który w końcu nie ujrzał światła dziennego. Kto wie, może jeszcze do niego wrócą właśnie zainteresowani organizatorzy, żeby zrobić coś wspólnego i tam właśnie między innymi chodziło o dołączenie również polskich pół maratonów do tej właśnie, do tego projektu Super Huffs. I co ciekawe, ja miałam takie poczucie, że po tej pracy, dobra, to może w takim razie Super zrobiła sobie. Zobaczyłam właśnie terminy, pozostałe miasta, mówię, mm, dobrze. Po czym zaczęłam szukać informacji, od razu mówię, nie przekopałam całego internetu, bo na to nie miałam czasu, ale zaczęłam szukać informacji o pozostałych biegach i też nie o wszystkich były aż tak świetne, super Ale to te w Czechach, superhals? Nie. Te? Między innymi Praga, Praga ta kwietniowa jest, należy do, te, do tego tam, cyklu. Tam, jest Kopenhaga, Lizbona, tak. czy tam Porto tak, tak, i tak, tak dalej. Tak, tak. Więc tutaj też, mnie. ale widzisz, od takiej strony ty patrzysz znowu i tu ja akurat widać, że też pięknie się jest różnić, bo ty patrzysz właśnie od tej tak, strony tak. sportowej mocno. Ja z kolei patrzyłam od strony, że wyjeżdżam z rodziną na przykład, albo nie wiem, ze znajomymi i takie rzeczy typu właśnie akomodacji i ogarnięcie w terenie i tak dalej. I jeszcze jedno, czyli na przykład jeśli gdzieś było napisane już, że właśnie nie do końca są skorelowane z miastem jakieś te takie wydawałoby się dla nas biegacze oczywiste sprawy właśnie typu tu expo, tutaj właśnie komunikacja, tu start meta i tak dalej, no to w tym momencie, kiedy ja jeszcze akurat, może to jest kwestia mojego doświadczenia, że nie jestem aż taka mówiąc potocznie oblatana z tymi wyjazdami europejskimi, to mnie takie rzeczy nie chce, żeby mnie stresowały, ja się chcę w tym dniu biegu, y, czy tam dzień wcześniej dotarciu, skupić na expo, zrobić swoje, bo po to tam jadę, tak? A wszystko inne, no jeśli mnie będzie hamowało i mnie wytrąci z rytmu, to jest tak jak rozmawiałyśmy z Pauliną y, Tracz parę odcinków temu. Na zawody lepiej nie jeździć z małym dzieckiem, dlatego no. że ci po prostu y, rozwali system, tak? I nie możesz się skupić na tym, y, po co przyjechałeś, przyjechałaś. Dobrze, domykając kwestię maratonu y, dla mnie oczywiście. Y, czy uważasz, że, tak mi się wydaje, że znam już odpowiedź, ale powiedz, <laughs> czy uważasz, że każdy musi, powinien, może, celowo te trzy czasowniki padły, być maratończykiem? Jeżeli zdrowie mu pozwala, to na pewno może, ale nie każdy. Ktoś tam kiedyś powiedział, że prawdziwy mężczyzna powinien maraton przebiec. Któryś z jakichś polskich biegowych trenerów, nie wiem, czy to nie pan król, nie, nie każdy musi. Jak chce, i zdrowie mu na to pozwala, to, to jak najbardziej, ale naprawdę można się realizować zbierając znaczki, albo sklejając modele. Także. Albo w bieganiu nie tylko maratonów, albo wręcz można sobie ten maraton po prostu gdzieś odsunąć w czasie. I wcale nie, nie, nie wszyscy Wiesz, no muszą moja, biegać. Moja przecież. żona sobie znowu zaczęła wychodzić któryś raz już na bieganie. I ona sobie coś tam. Ona pamiętam, biegliśmy kiedyś, że i ja prowadziłem coś na treningu i ona pobiegła szybciej niż na zawodach, bo jak pojechała na zawody, to mówiła, że. E, a mnie jeszcze akurat w, wtedy chyba w Polsce nie było, bo gdzieś tam byłem na wyjeździe jakimś, że e, tu tłum, tu ktoś biegnie, tu niewygodnie, jest mm -hmm. szarpane tempo i, i jej, jej nie interesują zawody. Ona sobie idzie, żeby się rozerwać i mieć mm -hmm. tam pół godziny dla siebie. Więc jak ktoś chce tak biegać, a ten nie musi wiesz, trenować z jakimś super planem, jeździć na super imprezy i startować, można sobie pobiegać dla fanów w lesie. I to też wcale nie oznacza, że może być to tylko takie zamulanie. Musi to być takie zamulanie, bo pamiętam też, jak rozmawiałam z Kubą Karaskiem jakiś czas temu, to on też powiedział, że zgłosiła się na przykład do niego dziewczyna, która powiedziała, że. Ją właśnie nie interesują starty w zawodach. Ona chce biegać dla przyjemności, ale chce to zrobić właśnie w taki mądry, ustrukturyzowany właśnie sposób. W związku z tym ona potrzebuje właśnie tego planu treningowego. Przechodzę płynnie do kolejnego wątku, dlatego że już za chwilę ruszasz z bardzo fajnym projektem właśnie w ramach Run Radical, i to jest projekt Run Radical Pro. Ja już trochę o nim wiem, ale oddaję tobie głos, żebyś powiedział na czym polega. Słuchajcie, bo wszyscy będziecie chcieli tam być. Padła propozycja ze strony Raf Radical, żebyśmy zrobili grupę biegową. Ja tam kiedyś wspominałem, że fajnie by było zrobić grupę biegową dla amatorów, która będzie miała dużo cech wspólnych z takimi grupami pro. Ja w ogóle bardzo lubię oglądać. No w Polsce takich grup nie ma. W Europie trochę jest, ale no jakby Stany Zjednoczone są, mhm. jeżeli chodzi o grupy profesjonalne, takim wzorem. Ja lubię sobie podglądać, co oni tam robią, jak żyją, jak trenują, co mają w tej grupie, że to nie jest tylko tak, że się spotykają, robią trening i później część do domu jadą. Mhm. I wpadł pomysł ze strony Rafa, czy my zrobimy jakąś grupę, więc ja wpadłem na pomysł, żebyśmy zrobili grupę dla amatorów, która będzie Trochę imitowała życie zawodnika Pro. Oczywiście, ze wszystkimi, jakby aspektami życia amatora, tak? Więc, Czyli nie każemy rzucać pracy, spokojnie. Tak, nie I nie rzucać... musicie się wyprowadzać z domu. Tak, nie będziecie musieli mieszkać w jednym domu, tak jak Tin Man Elite. I nie będzie to Big Brother. Tak, ale chcemy zapewnić, na no to, że full sprzęt to wiadomo, i to taki sprzęt, którego inni, który nie będzie do kupienia, bo będzie specjalnie dla nas, ale no będzie moja opieka trenerska. Będzie opieka fizjoterapeuty, będzie opieka psychologa. Ja z psychologiem współpracuję od roku i uważam, że w sporcie to jest no, must have. Wrócę do tego, jeszcze mam na, na liście, ale teraz na razie. Będzie też opieka taka, no sportowiec, jeżeli chce się rozwijać. Za granicą ludzie już to wiedzą, w Polsce coraz więcej osób też, ale to jest też marka, więc będziemy też uczyć jak swoją markę taką sportową prezentować w internecie. Tak zwana marka osobista, tutaj w wymiarze sportowym, prawda? E, no będzie będzie będą warsztaty z dietetykiem, czyli zapewnimy zawodnikom całą wiedzę i też dużą część bazy jeżeli chodzi o to, żeby się, się rozwijali, no, nie będziemy wyjeżdżać na wielotygodniowe obozy, bo u, u amatora byłoby to ciężkie. Natomiast na pewno są w planach y, jakieś takie konsultacje, cztero-pięciodniowe wyjazdowe, żeby mhm. chociaż przez parę dni podpatrzeć u kogoś, jak ktoś się zachowuje. Na A to jest ważne, prawda? Tak. To mhm. jest y, w ogóle wymienianie się doświadczeniem z innymi biegaczami. No ja na tym mocno poszedłem do przodu. I uważam, że, że to jest bardzo ważne. Ta nasza grupa będzie na początku liczyła 7 osób. Zaczynamy nabór 18 stycznia. Będzie on trwał do 31 stycznia i tu będzie czas dla Was, żebyście nas przekonali, dlaczego to wy macie być w tej grupie. Wszelkie informacje będą oczywiście na stronie internetowej Raf Radikal. No, trzeba się mieścić, żeby to było sensowne w pewnych widełkach no sportowych. No właśnie, Próg wejścia, to teraz uwaga. E, nieważne, ile macie lat, nieważne, czy jesteście kobietą, mężczyzną, e, czy zaczęliście rok temu, czy 20 lat temu. Jeżeli powiedzmy, że na takim poziomie 10 kilometrów mieści się między 42-30 a 37-30, to e, to śmiało aplikujcie. Oczywiście to nie są minima na Igrzyska Olimpijskie, więc jak ktoś się rozminie o parę sekund w jedną czy w drugą stronę, to spokojnie może się do nas odezwać. Skąd taki próg, bo zaraz będzie, a dlaczego nie taki, a dlaczego nie taki. Chcieliśmy zabrać całkiem solidną grupę amatorów, e, czyli no, żeby biegać plus, minus tam dwie minuty, plus, minus... Cztery. Mogę powiedzieć, że się łapię, nie mówię, że będę <grym> aplikować, aczkolwiek. E, natomiast to tak jak od razu ci wchodzę w słowo, chodzi po prostu o to, żeby zachować, tak jak powiedziałeś, ten poziom i żeby te cele były zbieżne. Tak, żeby były cele zbieżne, bo wiesz, no, jeżeli ktoś biega 42 minuty na a ktoś biega 38, no to 4 minuty to jest sporo, ale to jest dalej zbliżony poziom tak, że jak przyjdziemy na trening, to ktoś będzie biegał tysiąc e, a ktoś będzie biegał 400 w tym tak. tempie i ja tak biegałem, ja się na tym przesuwałem, to też nam daje szeroką grupę odbiorców, no bo jakbyśmy dali, że zbieramy ludzi poniżej 35 minut, to to mocno zawęża tak. grono odbiorców w Polsce, więc wymyśliliśmy właśnie taki przedział, żeby te grono zainteresowanych było spore, żeby było, no nie oszukujmy się, w kim wybierać. Ja nie uważam, że żyję jak pustelnik. Uważam, że żyję tak, żeby biegać coraz szybciej. Też nie wymagam, żeby zawodnicy w Radical Pro żyli jak pustelnicy i wiesz, tylko trening, trening, trening. Ale na pewno no, będziemy szukać osób, które no, chcą się zaangażować, dla których trening jest ważny, którzy przyjdą na trening. Stąd też no, osoby muszą być z Warszawy lub z okolicy tak, żeby móc dojechać tych chociaż dwa razy w, w miesiącu na trening. Który... To od razu powiedz, gdzie będzie właśnie organizowana. Nie mówię, że koniecznie musi być zawsze ta, ta lokalizacja, ale bardziej centrum Warszawy, nie wiem, bulwary, nie, no raczej, agrykola. raczej będziemy celować w centrum. No to wszystko zależy od rodzaju treningu. Mm -hmm. Jeżeli będziemy biegać w stadion, no to pewnie jakaś skra lub póki nie zamkną, chociaż teraz jest zamknięte, zaraz będzie otwarte. No nieważne jest jeszcze agrykola, jak pan prezes nie postawi bramek w poprzek, bo ktoś tam gra w piłkę. Więc pewnie agrykola albo skra, możemy się umawiać w Lasku Bielańskim. Mhm. Ja mam swoją ulubioną pętlę w parku Szymańskiego, która jest pomierzona i świetna do biegania, ale to będzie raczej centrum Warszawy. Więc jeżeli ktoś będzie w stanie dojeżdżać, no to może niekoniecznie być z Warszawy, no mhm. ale celujemy raczej w osoby z Warszawy, stąd że też ja będę rozpisywał planet w ten sposób, żeby nie tylko ze mną się spotykać całą grupą, ale no... Za... nie pewnie biegać. Tak, założenie jest takie, że wiesz, będzie jakaś Krysia i Heniu i oni sobie pomyślą, słuchaj, mieszkam obok siebie, ja na Woli, ty na Bymowie, może się spotkamy, bo tu we wtorek ty masz 12 km, a ja mam 10, więc sobie razem coś tam pobiegamy. No nie mów, że Rodo będziecie sprowadzać adresy zamieszkania. To raczej po prostu, żeby była gotowość, bo jeden może być z tak, Woli, ty, drugi ty, może ty, być tak, z Ursenowa, ty, ale się i tak spotkamy. Tak, ja tak, tak, trening, tak, tak, oczywiście, prawda? nie będziemy sprawdzać, gdzie to mieszka, ale no zasadę chcemy po prostu celować mm -hmm. w osoby, wiesz, z Warszawy lub okolic, żeby no, była ta fizyczna obecność na, mm -hmm. na treningu e, takich treningów grupowych, gdzie no. No trzeba by być, Będą, będzie co drugi tydzień, no bo też e, rozmawiając z amatorami, no wiem, że ciężko czasem przeskoczyć pracę czy, czy rodzinę i przyjechać na, na trening. E, ale no fajnie by było, jakby były częstsze spotkania że takie ja też na pewno będziemy mieć jakieś tam kanały swoje, zamknięte, mm -hmm. gdzie będziemy mm -hmm. rozmawiać, i mogę rzucić na zasadzie, że słuchajcie, może spotkacie się nawet jak nie całą siódemką, to we trójkę w niedzielę, bo macie zbliżony trening i tak. jakoś to połączymy. Tak, tak, tak. E... No, możesz też posłużyć, właśnie wiedzą tą właśnie, jakie lokalizacje, bo to, to jest, tak, też jest tak, dosyć tak, istotne. Tak, tak. Plus Dok... jeszcze wydaje mi się, że dosyć tutaj proszę o weryfikację. Ważne jest to, że skoro to będzie opieka, nie tylko twoja trenerska i chodzi o wspólne wykonywanie treningów. Ale czy dietetyk, czy właśnie fizjoterapia, to rozumiem, że też no, to są... Tak, tak. No wiesz, no nie możemy mieć nawet, jakby ktoś chciał z Krakowa przyjeżdżać, to uważam, że dojazd z Krakowa na trening i powrót, no to trochę średnio, jeżeli chodzi o jakość tego treningu, a dwa no, do fizjoterapeuty, nie będzie ktoś jechał 300 no km, czy tam ile jest z Krakowa. E, także tak, no fizjoterapeuty się nie załatwi na no, odległość raczej. Chyba, że będą, nie wiem, warsztaty z tego, jak, jak się rozciągać. E, Psychologa uważam, że też na odległość raczej lepiej. się nie załatwić. Raczej lepiej jest spotkanie osobiste. No dietetyk, no teoretycznie dietetyka chyba najłatwiej na odległość, tak. ale też pewnie będziemy się spotykać na jakichś warsztatach takich. No tak, ale z drugiej strony to też, żeby też nie było takie owszem, żeby było jasne, oczywiście, doceniam pomysł i uważam, że tak, będę się przyglądać bardzo, bo, bo możecie namieszać, ale to jest jeszcze jest kwestia tego, nie tylko tak, jakby podejścia narzędziowego, ale też budowania społeczności, bo dla mnie to, owszem, jest to w ostatnim czasie też takie pojęcie dosyć mocno wyświechtane i bardzo podpinane pod cele komercyjne różnych marek i trochę. Nie powiem, że może jakoś bardzo, ale trochę jednak się zdewaluowało. Ale z drugiej strony no, siłą społeczności to jest właśnie to, co powiedzieliśmy też na początku o tych ubraniach: że już po pierwsze coraz więcej e, widać na przykład e, osób, ale też w drugiej z drugiej strony to, co padło też w trakcie e, rozmowy, powiedzieliśmy i się zgodziliśmy w sumie, że bieganie to nie do końca jest sport indywidualny, więc grupa nakręca. I tutaj to jest kwestia dla mnie, jak ja usłyszałam o tym projekcie, też właśnie od Pawła, to e, była kwestia taka, że hej, Chętnie bym w coś takiego weszła, bo tutaj mi się wszystko spina, tak? I właśnie wspólne cele sportowe i możliwości z jednego pułapu mniej więcej się startuje, plus właśnie to, że jakaś tam idea, która nad tym wszystkim jest. Znaczy, oczywiście jest idea i myślę, że Paweł, którego ciągle tu wymieniamy, nie będzie miał nic przeciwko. No wiesz, no Raf Radical, w którym ja oczywiście nie pracuję, tylko ja pracuję dla nich. Jest firmą i ma jakiś budżet. I oczywiście mogliby ten sobie budżet przekazać na reklamy, na, jakąś, reklamę, na tak, billboard. O. Na billboard, postawienie czegoś w centrum, albo na bardzo, bardzo znaną influencerkę, wiesz, typu jakaś tam Krystyna Toyota, żeby nawiązać do pewnej słynnej innej. I mogli to zrobić, ale no doszli do wniosku, że zróbmy coś innego. I oczywiście to będzie reklama marki. Trzeba będzie biegać. W ubraniach Raf Radikala, ale to raczej jest jakby na no, samo przejście się rozumie. Jak ktoś idzie biegać, trenować w Bauerman Track Club, to biega w Nike, a jak w Tinman Elite, to biega w Adidasie, więc to jest normalna sprawa. Więc to jest forma promocji marki, ale wydaje mi się, że to jest coś, czego, znaczy wiem, że to jest coś, czego w Polsce nie było. Były podobne, wiesz, no to nie jest Adidas Runners Warsaw, bo na Adidasa super, ja sam często uczestniczyłem w treningach. E, może przyjść każdy, to będzie mm -hmm. grupa zamknięta, chociaż planujemy robić Pojedynczy trening w miesiącu, tak, żeby ktoś mógł przyjść i zobaczyć, jak oni tam trenują i mm -hmm. z czym to się je mm -hmm. i może zachęcić do kolejnych do kolejnych, naborów. Do kolejnych naborów w kolejnych sezonach. Ale będzie to grupa zamknięta, dająca dużo więcej możliwości, mająca też budżet na różne pakiety startowe. Później, jak to się rozkręci, może też budżet na inne działania. Także oczywiście chcemy budować społeczność, ale nie będziemy tu wycierać z niosłymi hasłami sobie, mm -hmm. wiesz, to jest forma promocji marki, która jest uważam, szczerze przyznam, że wymyślona w taki sposób, żeby i marka zyskała i zyskali ci biegacze, którzy do nas przyjdą. Zresztą no to jest tak jak są grupy zawodowe na świecie robione, one mm -hmm. też mają sponsorów sprzętowych. Ten sponsor też tam idzie po to, żeby się promować. No i my. Bo biznes jest biznes Dokładnie. po prostu, koniec I, kropka. Ale można i... to zrobić za przeproszeniem, znowu ci wejdę w słowo yy, albo billboardem i taką tą reklamą, nazwijmy to bezkontaktową, albo właśnie przez zaangażowanie w społeczności. Wydaje mi się, że Sky is the limit pod tym kątem. Tak, no, wydaje mi się, że, że to jest naprawdę. Ja bardziej ufam. Osobom, które wiesz, w sensie bardziej bym przekonał jakiś tam Tomek z takiej grupy, jakby mm -hmm. powiedział, że słuchaj, fajna koszulka, niż jakaś tam inny Tomek z innej grupy, który po prostu dostał hajsik na 30 postów mm -hmm. na Instagramie, a później będzie zachwalał inną grupę. E, tak, to ten Instagram mm -hmm. też się przewija, ale dobrze, bo o to też Cię miałam zapytać, zanim jeszcze wrócimy do tematu psychologii w sporcie. Instagram, i tutaj Ty powiedziałeś, że, że częścią tego projektu jest też właśnie budowanie marki osobistej. Tutaj z, chociażby ze, szkolami, ze szkoleniami marketingowymi. A trochę takie będzie z kijem mrowisko. Jak oceniasz w ogóle tą komunikację przez Instagram tych, tych naszych, na tym naszym polskim podwórku, właśnie aspirujących influencerów i influencerów? Czy na przykład widzisz duży rozjazd w stosunku do tego, jak to robią na świecie? Influencerów czy biegaczy? Jedno i drugie. Wiesz co? Ja staram się na biegowych influencerów, mimo że chyba mogę powiedzieć, że ja jestem. Nie zwracać za bardzo uwagi, poza oczywiście moją ulubioną parą Bartkiem i Kasią, ale to my jesteśmy po prostu przyjaciółmi, więc to trochę inaczej. Ale szczerze uważam, że oni robią naprawdę fajnie to. Bardziej bym się skupił może na sportowcach, bo ja bardziej się czuję biegaczem niż influencerem. Mhm. E... No, ja uwielbiam oglądać materiały zagraniczne pokazujące, wiesz, tam Molly Seidel, która jest medalistką olimpijską w Stanach, pokazuje, wygłupia się do telefonu, pokazuje swój trening, jak ma doła, ona ma problemy nie tylko natury fizycznej, to na tym mówi, a nie znika, z, wiesz, z Instagrama na trzy miesiące i udaje, że nic nie jest. W Polsce biegacze, jest teraz chyba lepiej, w przypadku biegów długich na przykład Adam Nowicki naprawdę fajnie to pokazuje u siebie na, na socialach. No ale zdarza się tak, że, że wiesz, no, są zawodnicy, czy to z tego samego polskiego topu, czy trochę niższego, gdzie zbliża się start i ja już wiem, że trzy dni przed startem na Instagramie pojawi się pod, że oj dziecko mi płakało, a w ogóle żona wciąga, e, pociąga nosem i ma katar chyba, no. albo wiesz, są mistrzami kwasu i na treningu super, ale nagle zaczęło wiać na zawodach i no wiecie, e, więc taka komunikacja do mnie kompletnie nie przemawia. E, i super by było, nie wiem, czy to się uda, bo to też zależy od, od ludzi, jacy przyjdą do nas, ale chciałbym, żeby przez te szkolenia no, oni pokazywali siebie takimi, jakimi są, i na tyle, na ile oczywiście chcą siebie pokazywać. Bo to nie jest tak, że ktoś będzie nagle musiał być tygrysem sociali i nie wiadomo, co tu pokazywać, ale wiesz, żeby pokazać, że, że jest fajnie. A jak nie będzie fajnie, to pokazać, że no, słuchajcie na no, wsparcie, Nie Powiedział zawsze jest fajnie. Dokładnie. Smutna prawda jest taka, że w sporcie na ogół jest albo normalnie. Albo trudniej albo... niż łatwiej. Tak, a te super momenty, no to jest tam, wiesz. No to są ileś... Tak, to i są dlatego momenty. one są super. Tak. E, a jak ktoś ma ciągle super, to znaczy, że pewnie trochę za, wol... za słabo trenuje i ma trochę inne standardy. E, więc ja bym chciał, żeby to było, wiesz, ta nasza grupa pokazywana tak, jak jest, jest pokazywany, no Bowerman akurat ostatnio ma słabą pasę, bo tam wszyscy odchodzą od nich, bo trener trochę e, namieszał. Ale tak jak jest e, Team Man Elite, który, no tam jest, teraz już są też dziewczyny, ale no, to jest grupa chłopaków, na początku była, która no, nie była topem amerykańskim. Mm -hmm. No ale o Thinmanach wie cały świat, bo oni pokazują na zasadzie, o dzisiaj jem to, zaraz jedziemy sobie na trening, tu y, będę jadł to i to na treningu, po, po treningu zbijemy sobie piąteczki, pożartujemy, a tu mm -hmm. zobaczcie jak regeneruje się prawdziwy zawodnik i on śpi. A amator, wiesz, musi założyć parę nogawek kompresyjnych, iść do kogoś tam, do jakiegoś fizjo. I to fizjo. Pomory, albo nie tak, wiadomo, co tak. A prozawodnik po prostu idzie spać. Więc coś takiego, takie normalne mm. życie wyczynowego amatora byśmy chcieli pokazać, ale to nie znaczy, że musicie mieć miliony osób na Instagramie. Słuchajcie, nawet nie musicie mieć Instagrama, bo od tego jest słynny Paweł, którego ciągle Janczewski, którego ciągle wy wymieniamy. I on się zajmie tym, żeby po prostu na, jak nie na Waszych, to na kanałach yy, Raf Radikal, Iran Radikal, było to pokazane w sposób. Ciekawy, tak jak mnie ciekawi to, co się dzieje za granicą i fajnie mm -hmm. by było, żeby to było też u nas. Czyli obowiązkowa zgoda na udostępnienie w zerunku, a nie własne kanały socjalowe i to jeszcze w nie wiadomo jakich ilościach, bo to też żeby nie było, że to jest próg wejścia, bo wydaje mi się, nie, że nie. zasięgi są ważne, owszem, ale no, można to zrobić. Słuchaj, no ja bym bardzo się cieszył, jakbym spotkał... Siedmioro wspaniałych, którzy będą biegać na takim poziomie, będą super się odnajdywać przed kamerą i żeby mm -hmm. ze mną rozmawiali, wiesz, jak będziemy robić jakieś na nagranie, czy żeby udzielali wywiadu, czy tu do ciebie przyjdą i będą super, wiesz, się czuć jak ryba w wodzie, jeszcze żeby się ze wszystkimi dogadywali, no ale no ale jest życie. Jest Więc życie. Coś I... się może po drodze i... tak. wywalić. Także. Fa nie ma kompletnie progu wejścia, jeżeli chodzi o jakichś followersów czy mm -hmm. coś. Jedynym progiem, przepraszam, są trzy. Y takim ścisłym jestem, powiedzmy, tak, poziom sportowy, mm -hmm. którego nie pilnujemy się co do sekunda, ale żeby to nie było jakieś mega odchyłów. Drugi to jest po prostu chęci. Mm -hmm. Trzeci. To są chęci, ale takie chęci nie tylko bycia, ale też dania coś z siebie. Czyli tak. jak będzie trening, ja powiem, że słuchajcie, ten ostatni odcinek, to trzeba iść w maksa. To, żeby on był w maksa, a nie na zasadzie trochę wolniej, bo mam za chwilę inne szwagra i muszę trochę odpocząć. Nie? Mm -hmm. No to tak jak powiedziałeś też w kilku momentach tej naszej rozmowy, że jednak to jest kwestia może nie, to, że reżimu, ale jednak i bycia pustelnikiem, ale, ale jednak takiego sfokusowania się. Dobrze, to jeszcze tylko zapytam, jeśli chodzi o projekt czy mogą to być osoby które mają różne cele chociażby startowe mam na myśli tutaj różne dystanse tak, no y, oczywiście, jeżeli ktoś biega w górach, ja na bieganiu w górach się nie znam, startowałem ja, raz, asfalcie, ale jeżeli tak? mówimy o asfalcie, o stadionie i są to biegi długie, czyli od 5 km do maratonu, mm -hmm. to spoko. Jeżeli ktoś chce się rozwijać na piątkę, a inne dystanse go średnia interesują, to może aplikować, jeżeli dla kogoś się liczy królewski dystans, to też może przychodzić, y, bo trening y, wiele osób... Często nawet się stosuje, że biegniesz maraton, a później starty na krótkich dystansach. No nie, no jeżeli ktoś biegnie piątkę i dychę, to dalej jest długi, dystans długi mm -hmm. i trening jest bardzo, bardzo zbliżony i w sumie jeden wynika z, z drugiego. Czyli jak ktoś będzie dobrze biegał piątkę, dychę, to wtedy może biegać dobrze maraton, i odwrotnie, jeżeli ktoś jest wytrzymały do maratonu, no to też e, samo przejście się rozumie, że będzie się rozwijało na piątkę. Także. Nie ma tak, że będzie przymus na zasadzie, słuchaj, musisz pobiec w maratonie na wiosnę, a na jesieni na dychę", czy tam na odwrót. Możesz, mm -hmm. e, nie ma kompletnie takich. Pamiętaj, bo wiem o tym, że wiesz, więc tylko pamiętaj, że mamy stulecie maratonu w Polsce w tym roku i w związku z tym e, ten królewski dystans może być odmieniany przez wiele przypadków, e, z czego ja uważam z perspektywy magazynu e, Bieganie. Że dobrze, bo możemy pokazać, że można go dobrze z głową e, w zdrowiu przebiec, więc czemu nie? Ale tutaj pewna zgoda co do tego, że te inne dystanse też nie możemy im e, odbierać tego znaczenia, bo po pierwsze to jest świetny też e, taki jakby nazwijmy to stopień, e, który warto pokonać, bo może ktoś po prostu chce sobie powolutku wchodzić, tak? Na objętości chociażby. Tak, dokładnie. No, my nie będziemy to nikogo ograniczać. E, oczywiście, jeżeli zobaczy, że e, chociaż ja nie do końca się zgadzam, że są jakieś bardzo duże, wiesz, że ktoś ma predyspozycję mega do piątki, a w maratonie jest y, tragediana. No mhm. Ale jeżeli zobaczy, że może warto by było a spróbować z maratonem, a mhm. ktoś nigdy nie biegł, no to, to zrobimy, ale to nigdy nie będzie przymuszanie. Mhm. To będzie propozycja, że może spróbujmy także spoko. Nie czujcie się tu... W jakiś sposób zobowiązani. Tak, kompletnie. No to kończąc wątek, rozumiem, że też spokojnie jesteś w stanie od tego, powiedzmy marca, bo jak do tego 29 wybieracie grupę, przygotować chociażby, gdyby ktoś chciał pobiec nawet i w tym właśnie wrześniu u nas w Warszawie, czy, czy w innym maratonie. Tak, no, z datami to jest jeszcze tak, że no my zakończymy ten okres przyjmowania zgłoszeń 31 stycznia. Trening ten jakby kolejny stopień tak, castingu. castingu przeprowadzimy na początku lutego. I tak naprawdę wiesz, no, na tym poziomie nie będzie tak, że ktoś nie biega od roku i nagle przyjdzie. Mhm. Tylko raczej będą to osoby już biegające, które tak. teraz też sobie trenują, więc spokojnie, jeżeli zaczniemy w drugiej połowie lutego, czy nawet 1 marca, to spokojnie, do września jest skupa czasu i będzie można się przygotować, a jak ktoś będzie w solidnym treningu, to i się przygotujemy do, do wiosennych startów, no bo wiesz, no nie zrobimy tak, że ktoś przyjdzie i zaczniemy od połowy lutego trenować mm -hmm. i powiem wam, słuchajcie, nie, nie, teraz przez pół roku nie startujecie, bo to trzeba zupełnie coś zmienić. Ja nie jestem zwolennikiem totalnych rewolucji treningowych. Jeżeli, Raczej ewolucja, jak to się tak, mówi. Tak, jeżeli ktoś trenował w jakiś sposób i to nie było jakieś strasznie głupie treningu, Trenowanie, no ale jeżeli doszedł do takiego poziomu, to raczej nie mogło być głupie. No zdecydowanie. I to już nie ma przypadków, prawda? Nie ma tak, wszystko. Więc ja nie będę tu nie wiadomo, jak tego zmieniał, mącił. Wychodzę z założenia, że trener jest od tego, żeby. Podpowiedzieć, co biega, a biegać, ale też y, musi posłuchać zawodnika. Więc mhm. jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, lubię biegać to, to i to, i co o tym myślisz, no to, to możemy tak pójść. I wiesz, może się okazać, że zaczniemy współpracę 1 marca, załóżmy, chociaż mhm. może wcześniej. A 17 razem pojedziemy do Poznania, bo ja tam biegnę, dychę i wiesz, i już ten ktoś będzie biegł. Mhm. To zanim jeszcze Cię o ten ostatni aspekt obiecany, ale ważny zapytam, masz właśnie ulubione dychy? Nie mówię, że tylko musi być w Warszawie i okolicach, ale powiedzmy, że ulubione dychy w Polsce, gdzie biegasz? No wiemy, jaki masz podejście, czyli właśnie sportowe przede wszystkim. No na pewno rekordowa dziesiątka mhm. w Poznaniu, gdzie no, trasa jest płaska, jest tam trochę zakrętów, chyba jakieś tam trzy nawrotki, ale no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś... Zresztą nawet jak ktoś by biegał 27 minut, to zawodnicy z poziomu 27 minut też robią nawrotki i żyją, a niektórzy mają strasznie, uważają, że to jest coś złego, więc rekordowa dziesiątka jest super pod tym względem, że a, trasa jest szybka. Druga sprawa no jest z kim biegać. I no tam na poziomie, już na takim poziomie, jak my szukamy do Run Radical Pro, to już w ogóle, ale tam na takim no, moim poziomie no jest z kim się zabrać i z kim powiedz, a biec z kimś rywalizując ramię w ramię, a biec samemu przez 10 km to są dwa różne biegi. W Warszawie na pewno bieg niepodległości, który jest no, ciężko sobie wyobrazić lepszą trasę, no chyba już tylko po okręgu by było lepiej. Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj po prostu nie ma, mimo nie tego wiaduktu, ma, tak? tak? nie, no tak, a nie, no wiadukt przy centralnym, no to duży, przed tym biegiem nie niepodległości w tym roku chyba tam z 3 czy 4 osoby mnie pytały, jak z tym wiaduktem. No wbiec i zbiec, no to, to nie Żadne jest... Science. Tak, no to jest krótki podbieg, on tak. nie jest jakiś nie wiadomo jak sztywny, spełnia przepisy tam drogowe, więc tam nachylenie spełnia z 4% i podbiegniesz, zbiegniesz i go nawet nie poczujesz, a na końcówce to on może nawet pomóc, bo po prostu się człowiek rozpędził, już tak. leci do tej mety. Więc Warszawa i Poznań i. Ja znaczy w Gdyni kiedyś y, chyba trzy czy 4 razy biegałem dychę. Ja bardzo ja uwielbiam Gdynię. Jakbym miał w Polsce gdzieś mieszkać poza Warszawą, to Też byłaby to lubię. Gdynia. Pięknie e, tam jesteśmy tam co roku. Ale no, u, uliczne dychy to tam są hardkorowe, bo jest mm -hmm. albo ciągle pod górę, z albo z góry. Więc, tak. tak, no i wiatr. Ehm, a tak to nie mam jakiegoś mega mm -hmm. doświadczenia z bieganiem dyszek po mm -hmm. Polsce, żebym mógł się tu e, w, jakoś, wiesz, wykazać. No ale powiedzmy, że te dwa konkretne chociażby te tak, już padły, tak? I, tak, i wiesz, no to jest fajnie, no bo Poznań jest w marcu, tak. Warszawa jest w listopadzie, więc fajnie można sobie rozłożyć na wiosnę, jesień. Tak, biorąc pod uwagę, że ja wreszcie to moje 42 Złamałam i to z dużym zapasem, jak się okazało, właśnie przygotowując się przez trzy miesiące już do biegu niepodległości, to mnie to tak y, mogę powiedzieć dodało skrzydeł. Więc to a propos właśnie tego takiego solidnego przygotowania i takiej myśli sfokusowaniu y, na cel. I to jest właśnie to kolejne przejście, czyli myśl, słuchanie sfokusowanie, ale też ułożenie sobie. Czyli Bartek, trening mentalny. Powiedziałeś, że od roku współpracujesz z psychologiem i dokładnie ująłeś to tak, że sobie nie wyobrażasz, żeby nie było właśnie takiego psychologicznego wsparcia. Więc powiedz, jak to wygląda u ciebie i ile to ci zmieniło? Wiesz co, no o tym, żeby współpracować z psychologiem, no to już myślałam wcześniej. Tylko no, problem był taki, że... No, mi się, wiesz, bałem się, że pójdę do psychologa, który tu parafrazując jednego rapera z Raszyna, dostanie dwie stówy i powie: Słuchaj, nie jesteś sam na świecie i się trzymaj. Więc to trochę zajęło, zanim znalazłem, znaczy, dostałem rekomendację osoby, która ja nie powiem, że gości od razu zaufałem i wiesz, po pierwszym spotkaniu mówię: Nie, no super jest. Ale dałem jakieś tam zielone światło, żeby mi pogrzebała trochę w głowie. To nie jest wcześniej mi się wydawało, że na przykład dobrze mi idzie na treningu, na zawodach raz idzie dobrze, raz źle, że potrafię wiesz, że potrafisz na zawodach wyjechać, ale to tak wyjechać, że nie pamiętam ostatnich kilometrów, a zdarzają się zawody, że na siódmym kilometrze zdychy, gdzie już powinno iść pod korek, to sobie myślę: A nie, trochę sobie zwolnię. A dobra, puszczę tego gościa, co jest za mną, nie będę się wysilał, albo w ogóle myślę o czym tam wiesz. I stąd był ten pomysł, właśnie o współpracy z psychologiem, tylko bałem się, że trafię właśnie na kogoś, kto nie będzie tego ogarniał. I to nie jest tak, że siedzę sobie z Gosią przy stole i robimy trening mentalny. W zasadzie teraz ćwiczymy koncentrację i musisz coś tam. To my się śmiejemy, że to jest rozmowa o życiu. Mhm. Rozmawiamy. Znaczy, to jest robione dla biegania. Mhm. Przynajmniej poszedłem tam dla biegania, natomiast ogólnie mi to życie tak całościowo układa, no bo ogólnie, no. Najpierw się jest człowiekiem, a później jest się biegaczem. Więc, jeżeli ma się dobrostan taki psychiczny, ogólnie, życiowo, no to w bieganiu on też będzie. W drugą stronę to też trochę działa, ale raczej od strony, że najpierw musimy mieć ogólnie wszystko dobrze tam, mm -hmm. czuć się ze sobą dobrze, i później będzie nam się lepiej pracowało głową na biegu. Ale to naprawdę to są rozmowy typu, wiesz. Nie wiem, co tam w ostatnim tygodniu, jak się czułeś, albo jakieś ja się śmieję że ciągle, że wracamy do dzieciństwa. Jakieś przeżycia i tak dalej. Więc to jest taka. Ja nie, szczerze, ja nie mam pojęcia, co my tam robimy. Może powiem, że może to jest psychoterapia, mi Gorzka powie na spotkaniu, że słuchaj, to nie jest psychoterapia. Nie mam pojęcia, ja nie pytałem się. Ale a... pytanie, czy musisz już to definiować? Bo nie, to raczej... ja, ja nie pytałem się, co my będziemy robić. Ja przyszedłem z konkretnym, że chcę po prostu być lepszym w bieganiu, i na zasadzie, ty jesteś specjalistką, ja sobie siadam i działamy. Mm -hmm. Czyli musiałeś w jakiś sposób też y, wykazać taką otwartość, ale nie mam na myśli tutaj pustego słowa, bo to ładnie brzmi, tylko y, przyszedłeś z konkretnym celem, ale no musiałeś jej, tak jak powiedziałeś, też zaufać. Tak, no y, znaczy ufam jej praktycznie wiesz, y, ze spotkania na spotkanie chyba bardziej, bo też y, ona mi sprzedała na samym początku, jak zaczęliśmy współpracę patent z klaunem w Studience. Ja go bardzo y, z, Stosowałem i trochę promowałem siebie na socialach i dużo osób mi później pisało, że też e, e, też e, to stosuje, w sensie, że też zaczęło to stosować i to mm -hmm. działa na zasadzie, że jak przychodzić, a każdemu przychodzą różne myśli na biegu. Ja myślałem, że jestem jakiś spaczony, ale nie. No każdy ma, wiesz, po prostu myśli przychodzą, samoistnie, że a może odpuszcza, a może mm -hmm. zwolnię, a nie ma sensu. To jest normalne, tylko traktujemy to jak klaun z, z filmu To że on siedzi tam w studience i co? No nie po, to jak w, w tych wszystkich horror, mhm. horrorach, nie? że ty wiesz, że nie, powinna, nie powinieneś podchodzić do klauna albo, nie wiem, zostawać w lesie z tyłu, ale na horrorach ci wszyscy ludzie to robią. Więc z klaunem w studience chodzi o to, że na zasadzie patrzysz na klauna, zamykasz go w studience, biegniesz dalej. Mhm. I to mega zadziałało na początku. To, był to była bardziej sztuczka psychologiczna niż wielka zmiana w mojej głowie. Później się przekonałem, że to, wiesz, to są dwie różne sprawy. Ale tak, no ja jej ufam. Chociaż ostatnio jej powiedziałam, że ja jej jeszcze wszystkiego nie mówię i nie wiem, kiedy ja jej powiem wszystko, co, co pewnie ma znaczenie, co na pewno ma znaczenie, ale tak, no to, to jak z treningiem ogólnym, biegowym, nie, że no, tak samo jak się nie jest od razu mega mocnym po miesiącu trenowania, mm -hmm. tak samo po miesiącu nie będziesz w 100% komuś ufał i o wszystkim mu powiesz. Nie mówiąc o tym, że też na różnym etapie też takiej współpracy realizuje się różne aspekty, tak? Tak, tak? Bo cel główny masz, bo chciałeś być lepszym biegaczem, ale wychodzą różne cele poboczne i to jest świetne, bo to jeśli dodatkowo jeszcze daje ci plus w takim nawet i codziennym życiu w relacjach, w tym na przykład jak też masz podejście do pracy albo do, do nawet może właśnie ludzi, no to chyba tylko się cieszyć. Tak, tak. No ja uważam, że My głównie pracujemy nad takim ogólnym moim dobrostanem mm -hmm. e i z tego wynika bieganie, e a nie na odwrót. I no, ja od jakiegoś czasu porównuję to do, po prostu do wizyty u fizjoterapeuty. Mm -hmm. I tak samo jak uważam, że do fizjoterapeuty nie powinno się iść jak dopiero noga ci urwie. Tylko profilaktycznie. E, tak samo porozmawiać z kimś. No, ja z żoną dobrze żyję i my sobie rozmawiamy, ale zupełnie inaczej jest, jeżeli jadę na spotkanie, rozmawiam sobie z kimś e, i, ro, i to jest, wiesz, godzina, rozmowy. O takich tematach, o których ja bym nawet nie pomyślał. Nie? Eee, więc to jest naprawdę i szczerze polecam każdemu a nie tylko pod takim względem, że nawet jak ktoś. Ja nie uważam, że mam jakieś problemy psychiczne i tak dalej, ale uważam, że, że każdemu by się przydało. Po prostu to jest chwila rozmowy eee, i, i fajnie działa. I ten Nomen Omen, dystans. Tak, tak, no to, to zdecydowanie to się łączy. To tutaj co do tego, to też nie mamy żadnych wątpliwości. Bartek, myślę, że płyniemy do brzegu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że Wy też dużo z tego wynieśliście i że to nie jest kwestia samej, tak jak powiedzieliśmy, tylko idei i powiedzmy promocji konkretnej społeczności, marki, chociaż czemu nie? Oczywiście, że tak, jeśli robi się coś fajnego, to trzeba o tym mówić. Ale wydaje mi się, że to jest świetne właśnie w bieganiu, co tutaj padło, i taki teraz rezimer robię, że po pierwsze, to nie jest tylko sport indywidualny. Po drugie, to jest kwestia naszych życiowych wyborów, które też mogą fajnie zmienić to nasze życie. A po trzecie, no jakby nie było, pasja u skrzydła. Pasję Skrzydła, Was niech uskrzydli do wysyłania aplikacji do Run Radical Pro. Dziękuję Ci bardzo za tą możliwość tu, wiesz, siedzenia i gadania do mikrofonu po tej drugiej stronie. I mam nadzieję, że z tą Pragą, jakbym pobiegł, to nie będzie tak źle. <grymne> to, to w takim razie już off the record. Ja się zapytam Ciebie o jeszcze inne starty, więc dogadamy się. Trzymam kciuki wobec tego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.